moją narzeczoną i braci. Mikkel i Ulf popłynęli na Hindarsfjall po Agdę. Ślub za parę dni, a ich ciągle nie ma. Niedawno był sztorm i boję się, że mogło ich znieść na skałę przy Faroe. Nie jeden już tam stracił życie. Normalnie sam bym wypłynął na poszukiwania, ale muszę dopilnować, żeby przygotowano wesele jak należy. Powiadają, że Skeligijczykowi nie godzi się prosić o pomoc, ale nie mam wyjścia. Pomożesz mi? Poszukasz moich bliskich? Rozejrzę się. Za kogoś z kontynentu. A mój ojciec bije czarnych. Jedź pod kolor. Kapłanki, na was strasznie cięte. Na ciebie nie czujcie coś. Z przyjemnością popatrzę, jak zdycham. Śmierć za śmierć! Давай!
nie bój. Szybciej, razem! No dalej. Jesteś paskud. Cała sina i napuchnięta, ale widać syrenom to nie przeszkadzało. Musiały dopaść ciało na krótko po tym, jak dziewczyna się utopiła. Kaganek Kay bardzo się tu przyda.
Afrejo, wybacz swoim synom. Mieliśmy przywieźć narzeczoną naszego brata na ślub, ale pokonał nas sztorm. Wszystko przepadło. Agda nie żyje. Jej posag utonął. Splamiliśmy honor rodu. Daruj nam, o szlachetna Frejo. Przestań, Mikkel. Freja nie zmyje z nas hańby, ale krew może. Zróbmy to jak trzeba. Tam, pod drzewem. Pomodlimy się, a potem zakończymy to wszystko. Masz rację. Tak będzie lepiej. Ślady stóp? Ciekawe, dokąd prowadzą. Religijski honor. Woleli zginąć, niż żyć ze świadomością, że zawiedli brata. Złożymy tej, która jest dziewicą matką. Masz swe kroki. Walczyłeś kiedyś ze smokiem? Mam dla ciebie złą wiadomość. Agda nie żyje. Twoi bracia też. Jak to? Co ty mówisz? Sztorm zniszczył ich statek. Agda zginęła, a twoi bracia nie mogli znieść myśli, że cię zawiedli, dlatego wybrali śmierć. Proszę, może ten list coś ci wyjaśni. List? To wszystko, co mi po nich zostało? Jest jeszcze posag. Marne pocieszenie, ale zawsze coś. Dzięki. Niewielu zdobyłoby się na taki gest.